Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami wyścig na torze w Niemczech, F1 Classic Series oczywiście. No i słuchajcie, jesteśmy po kwalifikacjach, zobaczymy jak ten wyścig będzie przebiegał, jak to będzie wyglądało. No i już teraz oczywiście bardzo gorąco was zapraszam do udziału właśnie w wyścigu. Przed wami, słuchajcie, 50% wyścig na torze w Niemczech. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi, no i wbijajcie na Discorda, żeby tych kierowców było jak najwięcej. Co prawda od razu ostrzegam, że niestety właśnie na tym torze wydarzyło się coś bardzo, bardzo dziwnego, jak na serwery F1 2019, po prostu w pewnym momencie nagle przestało tutaj uczestniczyć nasz tutaj team w wyścigu. No i niestety, słuchajcie, tak naprawdę od 19 kółka, no, dzieje się dziwna sytuacja, ponieważ ścigamy się z botami. No ale cóż, nie będę więcej zdradzał. Oczywiście zobaczcie sami, jak to wyglądało. Jeszcze raz, przed wami F1 Classic Series, tor Niemcy, wyścig, słuchajcie, do Grand Prix numer 3 sezonu numer 2 właśnie tej ligi. Także zapraszam jeszcze raz bardzo gorąco. It's 2.8 miles around the Hockenheim ring then, with an average lap speed in excess of 130 miles per hour. The long curved back straight leads into a tight hairpin for the best overtaking opportunity on the circuit, but there are plenty of other options available around the 17 corners here today. I tak, ale nie, słuchajcie, poczekajcie, no bo ja muszę setup znaleźć. Tak jak każdy. No bo ja setupu nie mogę. Jak nie ma setupu, to na złość ciśnie gotowy, nie? Nie ładujecie srebra, czy Kuba chce kogo? Srebra już załadowało. Nie, no bo ja tak mam, nie klikać gotowy, nie klikać gotowy. Nie klikajcie, bo ja muszę wybrać. Wszyscy czekać. Bo ja będę tego słuchać. Jakie macie skrzydła, panowie? Nie ty tylko interesuje. 3-7, ja mam 3-7. Pamiętajcie o oponach, halo, opona. Ja już dam, czekajcie, dajcie mi chwilę, żeby seta poszukać. Okej, jak ja mam skrzydł, tak? 3-7 faktycznie też. Ej, chyba ich porąbało. Wiecie, jaką oni mi dają strategię? Soft med hard. Mi też taką dają. Dobra, mam setup chyba. A to jedziecie soft medy, nie? Dobra, ja mam już wszystko. Na medach startuję, na medach pojadę. Czy wszyscy są już ten? Aha. Wszyscy ja robię soft hard. Czemu Lordzik jest ostatni? Dobra, trudno. I tak trudno nadrobi. I tak nadrobi. No ten Lordzik, on da radę. Co to na drugą? Majster z RKFL. Dobra, powodzenia. No, ja bym tym razem nie wyłożył. Dobra, ciągnąć. Jest to ostatni, co będę zrobił. Słaby start, dwa weta. Chujowy start. No, serio, Sreberg. Dlaczego ja nie mam tego linii? No, to lipa. Oj, co ja zrobiłem? Ja nie wiem, kiedy hamować. Kurde. Trudno, przełączam się na bota. Syberku. Ale puść, co to było? Ale kofer! Jezus Maria! Widziałeś co? Jak się tu stanęło mi serce! Widziałeś co kowercję ja tam robiłem? Tak, właśnie mi też! Co zrobiliście, panowie? To jest kofer się... nam przed twarzą przejechał! Boże, stanęło mi serce! Widziałeś, co ja tam robiłem? Prawa strona, lewa strona, prawa strona, lewa. Który jest Zarkowen? Który jest Zarkowen? Ostatni. Kropek mał sobie nagle postanowił zahamować na środku prostu. Ja sobie zahamowałem. No to VFC! VFC. Dobra, jedziemy, baranki. Myślałem, że pełny był. Clover, co się właśnie wydarzyło? Ty to widziałeś? Okupiłem. Zawał moment, nie? Krover, no właśnie, ja miałem taki załóg, jeszcze,
Clover, ty jeszcze byłeś w miarę bezpieczny, ponieważ ty... Ej, ale to czy... Kuba skończył wyścig? Halo? Ojej! Co się dzieje? Co się dzieje? Ile się części posypało? Co się dzieje? Ale to jest września dzisiaj. Sreberku we mnie uderzył w tym momencie, nie umiał zachować odstępu. Brawo. Ej, ale co się dzieje? Ty, a ten wyścig zgłuszał. Nagrywa w ogóle? Ja nagrywam, ale ja jestem pierwszy, ty tam nic chyba nie widziałem. Ja wszystko widziałem, później ci dam nagrać. A czy Darko Wen poleciał z jakiej winy? Pominąłem wszystkie karambole. Nie wiem, ale nie wiem, ja i Clover widzieliśmy tylko to, że Darko Wen mi wyleciał przez to, ja taki hamowanie ostre. Ja też musiałem w hebel dać, bo ja sobie w Darko Wenie skończył, nie? Nie, ja bym skończył w Darko Wenie, a ty we mnie. Dobra, to jest ten mały kontakt tam na drugim zakręcie, po prostu musiałem unikać tego, unikać protokolu. Spoko, i tak nie jestem uszkodzony, więc nie obrażę. Ja też nie jestem uszkodzony, nie, wiecie jak wyglądał u mnie start, wiecie, oj szeroko tej któryś z kierowców wyjechał. Tak, a ja musiałem no, dwa, trzy razy, taki gigantyczny hebel po prostu, dać będziemy skończył po prostu w bandzie wyjść. Ej Clover, wiesz jak wyglądał, wiesz jak to wyglądało? O Jezu, ale tutaj kontakt między tymi kierowcami, czekaj, ty odpuszczę. Dobra, jakiś team order? Na razie nie. Tym na ogonie. Oj, oj, fałka się tego. Fałka w boksie. Tyle było z Benettona. Powiedz team order, proszę. No, ale ja złożę to, bo... Daj mi próbę jednego ataku, dobra? Nie dobra, wiem. Ja to muszę... Sreberku, jeżeli to słyszysz, pluję cię na ciebie naprawdę w tym momencie, bo proszę nie umiesz zachować tym. Proszę wtedy tracę czas za tobą. Pluję na twoją jazdę i żebyś się... Mamy inne strategie, jestem na medach. Ale daj próbę jednego ataku chociaż. Mam DRS za tobą. Naprawdę. Pociechałem czysto. Dobra. Mam go, Clover. Fałka ma zawsze takiego pecha i słyszę jak on krzyczy. Tak, no bo szkoda mi go. Jechałem czysto, byłem już trzeci. Clover! Cały... Jak zobaczycie powtórkę, to ja żądam, żeby nie dobra. Nie obrażę się, Matku Święta, co ty chłopie. Choćby miał wygrać wyścig. A nagrywałeś? Nie, Lordzie podobno ma nagranie. Clover, ale wiesz, żeby to się skończyło Mercedesami? Bo ja, Fałka, coś mówiłeś, że plujesz na Sreberko, tak? Tak. No to ja go teraz... to ja go teraz przez Clovera uszkodziłem. Oj, sorry. Nie wiem, ostatni jest świetny. No nie wiem, moje auto w ogóle nie skręca, wy też tak macie? Tak. Muszę strasznie długo jakby trzymać przycisk skręcania, żeby wykręcił. Oj, Clover, nieładnie. Tak nie wolno ścinać. Clover, jeśli będę cię atakować, to nie robię nic głupiego, dobra? A my inna strategia, będziesz miał lepsze tempo, to cię puszka. Na tak, a nie, dobra, raczej mnie nie puścisz, bo ja już tutaj straciłem, bo wyjechałem za szeroko i nie będę mieć nawet z tobą DRS-u. Chociaż może będę mieć, czekaj, zobaczymy. No raczej będę jeszcze mieć. Nie mam DRS-u. Aha, Clover, 0,2, straciłem 0,4 w zakręcie. Clover, ale wiesz, następnym razem takiego czegoś nie rób. Kto myślał, że był safety guard na początku, po tej akcji darkowania? Myślę, że był normalny safety guard. Był dwa, wiesz je od razu. Wydawało, że był normalny, nie? Ja potwierdzę, że był normalny. Jeśli by się wiesz. Ktoś we mnie walnął po prostu. Czekaj, jestem uszkodzony? Nie jestem uszkodzony. Ale LG masz rację, ciężko się tutaj skręca, ja już myślałem, że jedę uszkodzony. Ale ten Clover. Ja też sprawdziłem na wszelkie, czy nie jestem uszkodzony i nie jestem. Ja widziałem tą strzałkę czerwoną koło mnie, po prostu skręciłem w lewo i walnąłem przy okazji srebro i srebro ma chyba gdzieś koło pomarańczy. Ale nie, mi chodzi o drugi zakręt na starcie do jeszcze, na samym starcie. To chyba była między nami kolizja. Kołami się w drugim zakręcie dotknęliśmy. Nie, bo wiesz co się wydarzyło u mnie? U mnie się wydarzyło... A, 3 sekundy kary, fajnie. U mnie się wydarzyło takie coś, że wjechałem za szeroko i potem jakby mi zabrakło koni dobra, wjechać. Poniżej 6 sekund. No na serio. Ja tam zaatakowałem i po prostu się dotknęliśmy kołami w zakręcie, na szczęście bez uszkodzeń. Potem Darkowy i te jaja były, a te, tutaj na nawrocie, bo ty atakowałeś tego. Atakowałeś Sreberkę, chciałem na trzeciego tam piąć. Albo w ostatnim momencie po prostu Sreberko zjechał mi przed paszą, musiałem zaatakować. Nie, to nie Sreberko, to ja ci zjechałem przed twarzy, no bo... Nie, właśnie Sreberko chciał od wewnętrznej pojechać, ja po prostu musiałem zatrzymać, żeby mi się w ciebie albo w niego wbił, nie? Nie, ty mi się...
Safe Clover, ja chciałem skręcać w prawo, ale zobaczyłem ciebie i tak mocno odbiłem w lewo i walnąłem sreberko. Wiesz co, bo po prostu chodziło o to, że ja się chciałem za tobą zabrać w sprugę i jeszcze może sreberko wyprzedzić, tylko że skończyłem daj bombując ciebie i jego. A, Fetera! Nie, myślałem, że Fetera zrobię, lol. No serio, wyjechałem i zahaczyłem lekko z Mirką. Kołami. Serduszko stanęło po raz kolejny. Boże, sobie to serce staje często. No już w tym wyścigu mi stanęło dwa razy. Raz, kiedy Darkowen leciał na mnie z tą prędkością, a dwa teraz. Ej, Lordzi, czy ty nadrabiasz do nerdzia? Ja musiałem chyba trzy razy na starcie walić po prostu w pełny heller, bo ja bym skończył w kimś, nie? No, nie, ja, a ty w ogóle widziałeś, Krover, a ty w ogóle widziałeś, co ja robiłem. Prawo, chciałem, go mi najpierw na prawo, a potem skryciłem na lewo i tak kontrolowałem. Ja też go miałem przed twarzą i po prostu musiałem walnąć w hamulec, znaczy mu skąd, bo się skończyło tak, żeby... Nie, Krover, ty nie miałeś jego przed twarzą, ty miałeś mnie przed twarzą. Ja się Darkowena też miałem, mnie też zablokował właśnie. Ej, Krover, a ty we mnie nie stuknąłeś? No mi się właśnie wydawało, że ktoś we mnie stuknął. Kiedy? No, w momencie właśnie kiedy tak hamowałem, bo coś mi tak właśnie wydawało. Nie, ja nie mam uszkodzeń, nie mam nic. No bo właśnie mi się wydawało, że ktoś mi właśnie lekko stół popnął. Bo to było takie, że miałem... Jak na razie? Jak opony? 43 mam aż do życia. 20%. Ja już 55. Ojojoj. I on jeszcze każe 10 kółek tak wytrzymać, nie? A mi dziewka że 8, więc... Ej, Clover, i polecasz mi jechać na hardy czy na medy? Na medy. Jak uważasz, że dasz radę, będziesz na hardach do mety, to jedziesz na hardy. Mega w to wątpię, stary. Jak to dzisiaj do kółka ale będzie wiecie, ja mogę, ale nie, wiecie co ja mogę na przykład zrobić? Zjechać teraz na hardy, a w końcu chcę na softy i te softy będą... Nie opłaca się za wolno, będziesz jechał na hardach. Raczej spróbuj teraz zjechać na medy albo double soft i potem med na koniec. Ale no nie to, masz to się raczej nie opłaca, kurde, ja chcę muszę zawsze mieć Ersa. Nie, dobra, zjeżdżam, zjadę teraz sobie czekać i na hardy to na medy się ustawię. Ale bez tempa Lordzi, jak może go dorwa. Jak na razie, no Clover masz fenomenalne tempo, tak to mówimy, no bo jedziesz ode mnie o wiele szybciej. Ale ja już mam ten... A ty masz martwe medy, nie ma o czym gadać. Ty masz martwe softy. No ty masz średnie softy, a ty masz średnie medy, ja mam zużyte softy. Ja będę zjeżdżać, postaram się do dychy dotrzymać. Bo raczej wy na softach to dwa pit stopy, co nie? A ja w boksie. Oj, żółta flaga. Fałka. Nie ja. Ale to jest, kto to jest? Nie wiem, nikt tu się nie dzieje. Ja, bo oczywiście... Nie wiem, naprawdę, chciało mi się w momencie, kiedy sreberku mnie, nie wiem, rozwalam się, nie mam ochoty już jechać, naprawdę. Ale AMG wyjedzie przede mną. Nie chce mi się. Oj, ale miałbyś punkty, a więc... Nie! Bez przesady! Nie, ja w to nie wierzę, nie. To był dla mnie idealny moment, troszeczkę wcześniej, no. Nie wierzę. Tak perfekcyjny moment na zjazdu dla ciebie badać. No właśnie. Ale to akurat prawda. Tak AMG spisowałem. Tak, wyjechałem i ciwcika w wirtual. Dzięki, VK. Pomogłeś? Lordzik, jak potem skończycie wyścig, to weź mi na PV podeślij tą sytuację. Jak możesz. Zgłoszenie na sreberka? Tak. I nie chcę stop and go. Dobra, jadę. Ej, Lordzik, możesz podesłać pomoc? Ja nie dostałem sto... Ej, człowieku! Jezus, jakie szczęście! Wiesz, jaką miałem deltę, kiedy... Ej, wiesz, jak mnie miałem... Dobra. Ej, Krowe, wiesz, jaką miałem deltę, jak zniknęło Wiesi? No. Gdzieś koło 6000 na plusie. XD. Znaczy, było zielone i było gdzieś koło 6000. Matko święta. Nie, miałem 30... Jedno karę jak ktoś. Słuchaj. Słuchaj, Clover, to było takie, że safety car Wiesi wkrótce opuści tor i takie, boże, to nie powiedzieć, i takie, a ja miałem 40 na czerwone, ja takie mam... Lordzik, cię zakręt! Lordzik przestrzelił, jedziemy. Wykorzystam świeże medy jeszcze. O, Bawet, widzę, że objechałeś nerdzia, bardzo mnie to cieszy. No... Ale Bawet jeszcze w boksie nie było. No, ale ważne, że jest przed nim, przynajmniej go poblokuje. Tak.
Mam nadzieję. Dobra, na następnym okrążeniu wiemy. Na następnym okrążeniu wiemy. A co się stało z Darkowanem na starcie, tam taki karambol z lukiem? Koli, o dobra, aha, on już jest za mną i nie chce odpuścić. Ja na wyjeździe na, prostą, ja jak Darkowan był wtedy jeszcze drugi, spojrzałem do tyłu i nagle Darkowan leciał, ale nie wiem z kim. Chyba z lukiem się wydaje, nie wiem, tam się stało szczerze. Któryś tam, chyba trzeci. Tak, no bo ale jak się tam w ogóle skrzydła, a to jest możliwe, że jak widzisz oponu na jakieś urwane skrzydło, no to ci pęknie? Tak, ale tutaj są pełne, a więc, a nie symulacja. Sobie, tutaj ci nie pęknie na pełnych uszkodzeniach. Jeszcze możesz sobie przeciąć własnym odłamkiem oponę? Własnym odłamkiem? Taka ciekawostka. Jak rozumiem sobie, o nie, 3 sekundy karek. Gdy dasz mu uszkodzisz skrzydło, sobie masz własną oponę uszkodzisz w ten sposób. Przybić oponę własną. Twoim odłamkiem. No dobra, no dobra, Nedzio, nie chciałem tutaj, ja w ogóle bym wjechał z Nerdziem w koło w ten ciasny zakręt na samym początku. Ale, nie, pękła mi opona. To po to tyle zostajesz? Nie, koniec, nie. I co, przejechałeś boks i ci pękła? Tak. Skąd ja miałem 63% zużycia? Tego młodego zawodnika! No ale softy, wiesz, pękają najszybciej. Na pewno hard być jeszcze. Ja się boję, że zaraz w nim skończę, nie? Kto mnie walnął? Jezus Maria! Jak mnie... Co się stało? O, Lordzik ładnie jedzie ten zakręt, podoba mi się jak tam wyjeżdża. Przed zrobieniem go. Nie, koniec, drama. Jesteś w kanapce kompakt teamu, Clover, jak się z tym czujesz? Bardzo kompaktowa ta kanapka. Dobra, nie. Tosty. Ja w tą grę nie wierzę czasem. Nie mów. O, Clover leci! Nie masz jeszcze jaj, żeby tu się wpiąć. Nie mam, ale ty masz jaja i przestrzelisz. Ach, nie przestrzelisz. Kurde, ale bym się teraz wjechał w dupę, jakbym nie odpuścił. Lordzik, daj mi strugę po lewo! Oj, widzisz, no patrz, to jest teammate! Jaki jeszcze mi się odsunął, mistrz. Nawet mam problemy techniczne. Patrz, no Lordzik to jest naprawdę mistrz, to jest mistrz Czunio. Ja w tą grę nie wierzę, bo... Właśnie jest problem. Nie, jeszcze mi hardy dali. Sam tak? No to do taką strategię. Do mety. No powinieneś dojechać. Miało być taka grande strategii, no i dobra, punkty. Ale na jakiej kanapce byłem, kurde. I teraz dalej jesteś. A nie, jednak nie. Widziałem, ale po prostu ja wiedziałem, że dobrze nie chodzi. Sobie i zrobił wszystko, żebym ja nie dał rady. A co myślałeś, że będę pomagał tobie? Nie! Ale po widzisz, taki teammate to jest złoto. Wiedziałem, że nie dam rady. Wiedziałem, że on będzie ci tak pomagał, żebym ja go nie dosadził, żeby on rodził mnie i jego, nie? Ja sobie lubię wyjechać poza torcznym zakręcie. Jakby coś, to ten srebro jest poważnie uszkodzony, bo on się wam nie wpieprzył, jak kamowałem. Dlaczego? Masz DRS, Lordzik? Nie. O, szkoda. Jest nadzieja. Półtorej sekundy straty. Mam nadzieję, że się nie dasz temu Shellowi, co za tą normalnie pędzi. Jezu, Lordzik! Nie daj się! Dobrze! Widzę tą czarną kropeczkę. Tańczyk przede mną zaczął, ja nie wiedziałem co zrobi, nie? Przywaliłem w niego, nie mam połowy skrzydła. Ale jakie twoje hardy się trzymają? Jak na razie mam 1%. Dopiero ma chyba pierwszy zakręt tym oponami. Nie mam połowy skrzydła bez Lordzika. Jak ja jestem na siebie z... Dajcie mi safety cara. Słuchajcie, no nie, straciłem na tym ile? Straciłem na tym 12 sekund, ja pierdolę, nie. Muszę jeszcze jechać, nie mogę teraz wjechać. Te hardy nie dożyją do mety. Dobrze, Lordzik, na razie Clover nie ma DRS-u. No kurka, ja połowy skrzydła nie mam, jak robić DRS bez skrzydła? Nie ma pałacu i nie ma skrzydła. Ej, Clover, powiesz mi twoją stratę do Nerdzia i jakie on ma opony? Nerdzia jest na medach, więc jedzie na taką stratę jak na razie.
No to cieszę się. Data aktualnie energia to jest 7,5. Jezus! Nie, energia jedzie, energia jest czwarty. Kto no jedzie tam. Jest tam. Srebro wyspinował, o, ciekawe. Ale to na pewno nie energia, bo my jesteśmy czterema kropkami z przodu. Ale gdzie jesteś? Jak sobie radzisz? Wjeżdżam dopiero, ja przez to straciłem masz 12 sekund. No, widzisz, Klawer, czy Bawek ci tak pomógł jak mi lordzik. Box, box. Nie dam rady tak dojechać do mety. Kurka, już jakie, do wskazania utrzymania jakie grudzika, bo wtedy mam jakąś makarenę w tym bolidę. Jakie opony, Klawer? Hardy czy medy? Hardy, muszę hardy dojechać, do mety spróbuję dojechać. Aha, srebro jest, srebro ma czerwone, czyli nie skrzydło. 5 sekund w sektorze. A co ty widzisz, jego skrzydło jakie ma? Nie, no bo przy wjeździe na prostym jeszcze było 16, a teraz jest 12. A, okej. Okay. Tak, on bardzo poważnie jest zaprzęty. Nie, to wymiana skrzydła jakieś straty, czy podporne. A wie ktoś, który jedzie Darkoven? Darkoven? Czekaj, sprawdzę na... Jestem czwarty. Nie no, jak masz tracić przez to czas, lordzik, to się nie opłaca. Pustię. Dobra. Ja ci też, lordziku, Darkoven jest piąty w tym momencie. Ja ci też, lordziku, szkodziłem przy tym przywaleniu, czy w porządku z oponami? A masz nagrane, Clover? Nie, lordzik ma nagrane, pewnie. Ja nagrywam. Też z klima nie ma dzisiaj. 20 kółek powinny wytrzymać te opony spokojnie. Na spokojnie. Jest dobrze, jestem w oknie pistofowym nerdzia. Przynajmniej to. Czyli jak on zjedzie, to ty go możesz wyprzedzić. Tak, bo jestem w jego oknie, więc jest okej. Okay. Dobra, moim celem na ten wyścig jest... Siódmy miejsce, jeśli nie się nie wyprzedzi. No bo Luka już nie się przez Lukiem jak ktoś. A czemu Luk jest tak nisko w ogóle? Aha, bo Luk... On jest tym zarobionym smoką na starcie. Kto to nie było czego zbierać. Mam 18 sekund do nerdy, mi w tym boku, to powiem. Ty Clover na hardy czy na medy? Ty Clover na hardy czy na medy? Na hardy, do medy jadę. O, dobra. Wygląda na to, że chociaż przed... Nie, ja muszę być przed nim 12 i 20 sekund, bo jeszcze będę w końcu sobie na fotce. Ja też będę. No to widzisz. Czy o tej cikara modna, powiem ci szczerze. Tylko tyle. Srebr, jak w ogóle to przyjeżdża? Nie, słuchajcie. Modna, nie, słuchajcie. Jakby w momencie... Ojej, coś się stało. A ile srebra jest za tobą, lordzik? A czy ten, ile jest za tobą nerdzio? Co tam do flaga, co się stało? Bo przepuszczał srebro. No to spoczko. A duchy są włączone. Lordzik, jaką masę do ciebie nerdzio, że mogę wiedzieć? Za 5. 5-3 sekundy. To 5-23 sekundy, nie jestem w oknie jeszcze swoim. Kurde, ale jestem na siebie. Nie jest ten nerdzi, albo on do ciebie musi zmniejszyć. Jedno dwojga. Dobra, ja sobie poszedłem ERS, no bo i tak srebro. Z tego co widzę, jedzie gorzej ode mnie. Nawet, może będzie safety car, może jeszcze się uratujesz. No nie, jest tak, jedno kółko wcześniej bym zjechał. No właśnie, jedno kółko wcześniej, no. Weźmy do niej gadać. No i ten wyścig jest długi. Tak jeszcze unlucky po prostu w momencie, kiedy zacząłeś kółko, nie? Nie, słuchaj, Clover, jeśli ja bym dźwigał okrążenie wcześniej, to bym wjechał może nawet przed Darkovenem. To było 20 sekund z hakiem. A tak to wyjechałem za nim, powiek, nie. 3 sekundy. To jest dla mnie nauczka. Słuchajcie, słucham? To jest dla mnie nauczka. 1:15.6. Ale ja nie wiem, czy to jest najszybsze. A jednak jest. 18:9. Dalej jestem. 18:9 jestem w oknie z tyłem Darkovena. Jeszcze żyję. A czy jak lordzik ty zjedziesz na teraz, to wyjedziesz przed Cloverem? Właśnie będzie przede mną. No. Tak, wydaje mi się, że będzie to. Ile tu zamiast jest pistol tak średnio? Bez zmiany skrzydła. U mnie ze zmianą skrzydła było, ale kariera to samo to online. Raczej tak, ale tak średnio ile zajmuje. 4 i 7 mi zrobili. A mi chodzi o cały przejazd przez pit stop. Ze skrzydłem 23-24 coś takiego. Nerdzio w boksie nie.
Nikt na nie atakował. Ner jeszcze nie zjedzie. Ner prawie wyspinował, nie wiem, ale to wyglądało przypotwornie. Myślałem, że leci w bandę jak fatelka. Nie no, Nerio dużo traci. Ojej, no nic. Miał być piękny wyścig, miała być walka i podgryzanie podium, no się skończyło tak jak zawsze. No i kończą się na DRS-a, nie? Co? Nerdzio ma DRS za tobą, co nie? Nie, ja jestem 5 sekund za tym. A, okej. A to wy sobie tak blisko siebie jedziecie? Nie, bo po prostu srebro tam jest dublowane przez Lordzika. A, dobra. I dlaczego a, ktoś tam jest tak blisko? No, tam jest kropeczka, w środku jest sreberku, a potem jest Nerdzio. Po prostu oglądałem jakąś taką kropkę, która wyglądała mi na Nerdzie. Myślałem, że on Lordzika po prostu nie dojechał. Dobra, to jest ile do kurde, to Nerdzio będzie teraz powolutku. Tak ja szczerze. Otrzymuję stratę na harda, kiedy on jest na medach, więc okej. Zyskujesz 70 na okrążenia, a to na luzie. A teraz 19 już 100 niestety. Nie troszkę odjeżdża, Nerdzio. Nie, no do Lordzika stracił, bo ma 5,8, a tyle nie miał, miał 5 chyba, 3. Tak, jeżeli utrzymam to tempo, to jest szansa, że wyjadę odrobinę przed Nerdziem, ale to będzie bardzo minimalna różnica. Jeżeli będzie safety car, to jest pozamiatany. Wiesz, Clover, hardy się bardziej opracały, bo liczyłem tutaj właśnie na walkę ze Srebiem, no bo Luke, no to on tam, on jest ode mnie, no, 24 sekundy. I się okazało, że ja jadę, srebro jest u mnie na medach, ale nie wiem jak u was. I to wygląda, że ja jadę od niego o 90 na okrążenie, więc... 18,9 na razie do Nerdzia, jest okej okay na razie, trzymam wiele tempo. Powiedzmy. Rekord trzeciego sektora zrobiłem! Kurka wodna, przestrzeliłem zakręt. A właśnie na pani... Darkowena na ogonie. Ja mam dalej cały czas fastlapa. Jakie mam fastlapa MG? 1.15.6. A ja mam 1.16.9, zrobiłem rekord 3. No będę co tak to skręciliście. 19.6, no tyle straciłem na kupim. A ja zrobiłem rekord 3 sektora, aha, i 2 sekundy na sektor na srebro. No 60 odrobił teraz na razie do Lordzika. To na razie zaraz za pół tempa. A ja zaraz będę dublował kogoś. To jest sreberko chyba, to Bawet. Tak. Nie, ja nie. Ale nie damy mu DRS-u. To Bawet, w którym jesteś zakręcie? Teraz masz zakręt lewo? Teraz lewo i prawo. Tak. Teraz wyjeżdżam. A teraz będziesz miał szybki zakręt w prawo. Tak. No to ja jestem za tobą. A tak, ja tak widzę. Nie, mnie jeszcze... Zdublujesz mnie pewnie, ale no. Tak, jak na pewno. Nie! Darko nie spinował. Luke jest w boksie chyba. Wow. Nie. Co jest? No nie wierzę. Zmiana gospodarza. Nerdzio. Nerdzio. Jest, wjadę przed Darko Venem, co jest? Bawet chyba umarł. Co? Było info, że Nerdzio orał. Nerdzio wyszedł. Dramat tego. Dramat lidera klasyfikacji mistrzostw. O, ale wbił już. Darko Ven. Darko Ven wyszedł. Dramat z konstruktorki! Ej, słuchaj, Clover! Ty ja może jeszcze szósty do... nie. Czułem 25 minut straty do Darkovena. Do Nerdzia. Ej, Clover, to że zdublowałem bolis przede mną. Zdublowałem cię już, Bawet, wiesz? Mówię, ja mam... Jak mi powiedział Jeff. Minutę! Nie, jak ci mówi Jeff, to ja robię. Nerdzio jest... A, Nerdzio w boksie chyba. Będzie na styku. A to bot mój wjechał? Wracam. Jest Clover, brawo! No, dobrze, jedziesz. Bot, nie? To bardzo szybko zjechał Nerdzio, mi się wydaje. No właśnie to bot zjechał z niego. Na co zjechał Clover Nerdzio? No do Nedy. No, no. Ale one mu chyba nie dotrzymają, co nie? No, myślę, że będzie miał tak 70%. Bo ja chciałem zjechać tak... Ej, Nerdzik! Nie, no Clover, ty dawaj, to musisz szybko zbijać. Dawaj Clover. Let's go, boys! Lordzik jeszcze ma pit stop. Nerdzio znowu. Znowu wyścił. Czemu jestem? Co się dzieje? Bo Darkovena przywiezie w pizzę i stanął. Widzę go. Wyprzedzam go. A nie, dobra, teraz jest okej. Okay.
ty lol, w ogóle on blokował pizzę przez chwilę. Ja tak jeżdżę, a on moje stoi mi w boksie. Dobrze, że nikt nie zjechał. Lordzik, wbijaj szybko. Nie może jakiś tam Clover cię wyprzedzić. Jakiś tam, to jest mój teamy, ten dzisiaj powiedział. Nie no, wiem, coś to Becker robię, bo wyciągnę. Tak, nie rozwal się, będzie... Tak, już się rwam, jak, tak jak chcesz, na prośbę. Czołam obserwatora. A kto to mówi? Wejdź w siebie i daj przejść kontrolę. Przejmij kontrolę. Wejdź w menu widza i przejmij siebie. Tak, w menu widza szukaj siebie i masz tam przejmij kontrolę na samym dole. Nie no, wiem jak to brzmi. Ej, Clover! Jestem w obiektu Lordzika. Clover, na jakim torze cię wywaliło? Przypomnij mi bardzo proszę. Na Hockenheim Ring. Tak. Tutaj, jak to Pamiętam, kiedy jeszcze taczkę reprezentowaliśmy. No nic, mówiłem, że będę walczyć Maxo 7 miejsca, a jestem w tym momencie 6, więc... Ja jestem w tym momencie, jak zjadę do boksu, wrócę 4, więc jest okej, ale jestem w oknie pisałem Lordzika, który nie wrócił na razie. No właśnie, się nie odzywa, martwi mnie to. To jak pana skinął całego. Na razie wrócił już? No przecież on się pytał o kontrolę. Ale jakby wrócił Darko się obota już, czy... Darkoven się pytał, to Darkoven się pytał. Nie, Darkoven ma inny głos, wiem jaki Darkoven ma głos. Nie, to był Darkoven, nie, to był na pewno Darkoven. Ja jestem na pewno, że to był na pewno Nerdzio. Ma dużo niższy głos. Tak, dużo niższy. Ma niższy głos. Co ty nie oglądasz jego kanału na YouTubie? Raczej bot Lordzika w boksie. Oglądam, ale mi się właśnie wydawało. P2 Voice. Dobrze, Clover, to jest nasz przecież wyścig domowy. Jest jakieś punkty, trzeba było zdobyć tutaj. Czy, Clover, ile masz straty do mnie? Czy mogę? 36 sekund. O! Lordzik wrócił. Jest, całe szczęście. Jeszcze nie wrócił, no należy dopiero przed 2019. To już coś. Że do gry wszedł, więc znaczy, że żyje. Dobra, nie zjeżdżam jeszcze, ryzykuję. Nie wiem, czy nie nas chce zjechać. A MG, słuchaj, ja już ryzykowałem. O kurde, no już na 65%. No a ja miałem 70%. Serce stanęło, bo driftem w pierwszym zakręcie. Ej, tylko mimo, że serce stawać, cicho bądź. Ale mi tak jest, podskoczyło lekko. O, jest, Lordzik. Jest, całe szczęście. Ej, słuchajcie, ja mam 39% zużycia max, to mi starczy do mety? Ile? 39%. A jesteś na jakich oponach? Na harda. No to za spokojnie, jeszcze pojedziesz dodatkowe 10 zakrążeń. Ja 25, jakoś jadę. Ale wiesz, to nawet dzwoni trochę, bo chcecie zdobywać, wiesz, taka satysfakcja. Tak, chcesz dostać DRS. No wiesz, teraz zjeżdżam, więc gówno mi z tego DRS-u, ale... sekundę na kółku szybszy, jest problem. Oj, moc świeżych metrów. Weź się ktoś rozwal, jak tutaj kara. Założę sobie softy. Mówi, że masz. Nie, jakbym wjechał w safety car, to ja zjeżdżam na medy. No i słusznie byś zrobił. Ja soft. No bo ja na softach nie będę ryzykować zjazd, a ty na softy cię robisz. Później to dam radę. Jak będzie później to... Ja MG na softy zjeżdża. Nie ma szans. No bo coś musisz zjeżdżać, to zjadę. Softy mi wytrzymały tego... okrążeń, wiesz ile? 7. To jak pojedzie później... No to byś dojechał. No a zostało 11 stary. Jak Lewis Hamilton na trzech dojechał, to czemu ty nie masz dojechać na jednym? No ale gdzie my przytrzymują w boksie? No przecież róbcie to jest zmiana opon, bo zaraz mnie coś chwyci. Czemu tam czegoś chwycisz? Ja cię chwycolę. A, wy dopiero tu jesteście, dobra. To luz, jeszcze będziesz mieć 10 sekund uwagi, 12 może. Zobaczmy. Kurczę, akurat srebro da DRS Nardziowi, nie? Ups, przekroczyłem linię wyjazdu z boksu. A jest? Nie. Ostrzeżenie. Wiem, że zrobiłem tak niebezpieczną sytuację, bo 40 bolidów wokół mnie przejechało w tym momencie. Gdybyśmy tu jeździli w F1 2012, no to byś zobaczył. Ktoś się w ciebie pakuje, a ty dostajesz od razu drive-thru. Nie, wiesz co, jestem najlepszy w 12? Że ktoś w ciebie wjedzie, zmniejszy ci wyścig i dostajesz 110 sekund kary, nie? Nie, drive-thru. Ja ostatnio jechałem, walnął we mnie Schumacher. Jechałem znowu w swojej pozycji i miałem rozwalone skrzydła. Schumacher sobie normalnie... Tak, Schumacher, jechaliśmy w koło i ten się po prostu mnie wyspinował. Ja dostałem drive-thru. Aha, Darkoven jeszcze nie wrócił.
No bo ja jestem co? No bo ja szykuję się na ciężki pojedynek. Pomóż mi mentalnie. Wiesz co, Clover, ja jestem za tym, żebyś... Ja mam ludzika na medach, jest problem. Pomóż ja jestem za tym, żeby jednak Lordik was wyprzedził, a ty był trzeci, Clover, ale wiesz. Clover, jest na razie czwarty. Clover, liczy się, wszystko byśmy tylko w domowym wyścigu do wyścigu. Liczą się chęci, tyle wam powiem. Nie no, w domowym wyścigu podium to byłoby coś wspaniałego. No bo to jest nasz domowy wyścig, no bo my jesteśmy Shell BMW. Tak. Jeszcze we Włoszech na domowy wyścig dostawcy paliwa, nie? Tak. Dobra. Ojajaj, 1.14 to petarda. Nie, 6 sekund no. Kary, dawał. Clover, dam ci radę. Jesteś w dupie, dziękuję. Ile ma Karner, Lordzi Karbo Nerdzio? Jakie kary? A Nerdzio? Nerdio nie miałem 5 sekund, ale ja odbyłem. Jestem w ciemnym miejscu, Bawet. A ma ono 4 litery? Zaczyna się na A, kończy na A? A czy na D, kończy na A? Drukarka? Lordzik jest drugi? Co jest? Wyprzedził. Serio? Ale Lordzik, no ma nie piątka. Czekaj, aż zaraz z klawiatury zejdę, tylko zrobię najszybsze okrążenia i przybiję ci piątkę. Oddaj je swojemu teammate'owi. Oddaj mu zwycięstwo, bo chowa wywaliło Steffi. Okej, okay. AMG is James, Lordzik is... Dobra, jeszcze jadę! Jezu, zawał! Dobra, czekaj, jeszcze okay. Przybijam, to wyjadę na prostą. Wirtualna piątka. Okej, okay. AMG is James, Lordzik musi dzisiaj wygrać. Banda... Okej, przepuszczam go like a Barrichello Schumachera. Lordzik, piątka! No. No, zanim ostatnim centymetrze wyścigu go puść. Kiedy tak było? No co kiedy? W Austrii Barrichello zatrzymał się przed metą, żeby puścić Schumachera. Chodzi o Schumachera, który go puścił na ten ostatnich centymetrach milimetrów. Mhm, na przed metą. Który to był rok? Ja tego nie widziałem. No wpisz sobie. Schumacher versus Barrichello, Austria. Już no, masz już pierwszy wynik. Normalnie przepuścił go przed linią. Tak, przed metą stanął i go przepuścił. Nerwio mnie rozberguje, pomóż. Tak, ja to nie wierzę. Tak było. To już koniec, Paweł, P4. P4 będziesz? No jeju. Ale żeby w domowym wyścigu podium nie było. Zapis co by były lepsze dzisiaj. No wiesz, Lordzik jest drugi, a zrobił na jeden. Wiecie co? A teraz tak. Ja myślałem, że jakby mi nawet nie pękło oponent, ja bym też dojechał szósty. No bo Luke i tak ma lepszy tempo ode mnie. Więc... Który jest Luke? Ile ma straty do mnie? Ktoś wie? Nie wiem, ja mam do niego 11 sekund. Widziałem, ile ma do mnie straty, bo chcę właśnie nie zjadł tobie na... Jeff mówi... Ej, słuchajcie. Ja pierd 9 sekund kary, ja w tej grze nie napiskam. Ej, nie uwierzycie mi w to ja usłyszałem. Co usłyszałeś? Musimy oszczędzać ERS. Mamy go bardzo mało. A ma 73%. Okej. Ej, Clover. No? Nerwio ma 3 sekundy. Ale Clover ma 9. A ty masz bardziej ileś sekund? 0. No spoko. Nie będzie podium w domowym wyścigu. Jakieś się z tymi zaszkodzi. Ja chcę AMG wkurzyć, zaraz po prostu Tapa pojadę. Aaa, to jeszcze, może frytki ci przynieść. No? Zdubluję cię, podam ci je przez kokpit i se zjesz. Tak jak my. Ale do McDonalda i z sosem. Nie ma problemu. Ale AMG, więc trzeba serio? Utrzymać zasadę tego sezonu. Gdzie ty jesteś AMG, to jest wolnie. Jestem, no właśnie teraz robię drugi zakręt. A to ja cię widzę. Poczekaj, teraz będę jechać gorszym tempem, a ty mnie będziesz czekać. AMG, ale trzeba zasadę utrzymać, że czwarte miejsce pan ze Stapa zdobywał. No, nie ma takiej możliwości, jeśli... No w sumie, nie wiem, przekonałeś mnie, dobra. Zjeżdżasz po te softy? Ja też zjedę na softy. Ja też zjedę na softy na 30 okrążeniu. Dobra, zobacz, w niedomowym... To nie jest nasz domowy wyścig, mamy dublet. Pomyśl, co będzie w domowym wyścigu. Ale wy jesteście z takiego kraju zespołem? Chłopie, my jesteśmy... Nie wiem. W sumie.
Silverstone, o, jesteśmy Silverstone, ma rację. A, kupiliście auto na... BMW, dlatego nasz domowy jest właśnie tutaj, na Hockenheim, ale cóż. Na Monty będzie lepiej, Sher będzie z nas dumny, chyba. A nie, jak nie, to będzie wielka rewolucja i sponsorship tej cover i będziemy mieć poda połna. Nie! 9 sekund kary, Ed. To jest dostawać kary, to równo, nie? Słuchajcie, Darkowem ma do mnie 31 sekund. Odczekać na 35 i zjechać, bo to jest, bo on jest botem, a ja nie chcę, żeby mnie bot tutaj podgryzał. Ale stary, on jedzie tak wolno, że naprawdę na zużytych oponach ty jedziesz 2 sekundy szybciej na jednym zakręcie. Nie, ja jadę 2 sekundy szybciej na całe okrążenie. Bo on w ogóle nie przyspiesza ten bot. Nie, ja chcę jeszcze dotrzymać do max 34 sekund. O, jest 37. Box. Ty, a może ja teraz sobie też zjadę posowciki? I co wtedy, Clover? Bo ja mam taką przewagę, że mi się wydaje, że no, mogłoby być ciasno z Lordzikiem. Tak, ale bym się śmiał, jakby się okazał, że wy byście się zdarzyli. Tak, przy wyjeździe z boksu, ale ja nie wyjeżdżę z kołówką z Lordzikiem. A to by było piękne, nie? Nie, słuchaj, to byłby dramat tego zespołu, nie, to byłby coś takie, patrz, takie, a zjadę sobie na softy i zrobię sobie pas. Darkoven, zdublowany, emocje. Aha. Przecież nie z duchem. Znaczy botem w sensie. Dzisiaj jak zobaczyłem tutaj dwóch osób w szczycie zakrętu, ja myślałem, że to się smoknął Nordic z Nerdziem, nie? Ale zobaczyłem, że to jest Darkoven jednak. Nie, słuchajcie, wiecie co byłoby śmieszne? Jakby się okazało, że AMG wyjeżdża kołówką z Lordzikiem z boksu, jadą kołówką przez całą prostą, ale AMG chce mu zrobić Dave Bomba i taka kolizja i obaj... Tak, no uważaj. No uważaj, bo się taka staje. A tam obok tej tarki krasnoludki przebiegały w tym momencie, tak? Nie, świszcze. Ej, on chyba robił głowo. Jaszczurki jeszcze, bobry sobie przeskakują. Ej. To jest jakiś taki. Bawet, dubluje cię, siemano. Ale masz frytki. Ojeju, żółta flaga gdzieś. Cerberku by. No dobrze, że nie Lordzik. Ważne, że nie Lordzik. Ej, słuchajcie, ale AMG masz te frytki dla mnie. No, ja bym nie miał, stary. Jak ja się zatrzymuję i je podaję. Lecimy. Nie, bo ja teraz do boksu zjadę za tobą, kurde, frytek. Nie! Stary, co ja z nimi zrobię? Ja już mam jedno dla siebie, a drugie czekają u ciebie i strasznie mi jest niewygodnie przez nie. Czekaj, nawet Ferrari Masterplan się udał, jesteśmy przed lukiem. Gdzie ty jesteś? Ja zwalniam. Podaj mi te frytki. Ale gdzie ty jest? Tutaj jestem na prostej. Ja dobrze, na prostej startowej ci podaję, stary, już. Nie, musimy jechać koło w koło. No, dobrze. Ruchę na 9 sekund. Chcę się na tej drugiej prostej teraz. No dobra, mnie tu biegnie, jestem chłodny. Mam ruchę na 9 sekund, dam na spokojnie. Mam cię! Podaj! Jestem, łapię, dawaj. Czekaj. Łapię, no kurde, za długo nie mogę tu siedzieć przy tobie, łapię się! Zuś, łapię! Dobra, rzuciłem. Łapiesz? Jest, mam! Dobra, już mogę cię wyprzedzić. Nie mam. Odpalam się. Smacznego życia ci życzę, Owieciarzu. Dziękuję, ziomek. Odpalam się. Dziękuję. Co z tego, że straciłem 8 sekund i zamiast 402 sekund stało się 33 dodatkowe. Ale co z tego, chociaż mam frytki. Odpalam się. Jaki on, dobra, jeszcze mi ketchup wziąłeś, nie. No. Specjalnie tak długo czekałem obok ciebie, właśnie go szukałem, wiesz, bo mówię, nie, no nie dam ci, ale że jesteś takim kumplem, to właśnie wygrzebałem tam spod buta, wiesz, bo były, musiałem puścić kierownicę, żeby jechał. Jeszcze mi dużą porcję wziąłeś, nie. Teraz ich stać musi się zadać, lecimy po prostu klapa. Dobra, box. Jezu, na żwir w pit lane najechałem, lol. Ty jesteś inny. Czy jest nowy level fotelowania? Dobra. Na luzie. Ej Lordzi, na jakiej jedziesz mieszance i Ersie? Ale w sensie paliwowej. Okej. Dobra, dubluje mnie, ktoś nawet nie wie, kto ja sobie jadę spokojnie na nowych tych softach. Clover, ty robisz tego fastestapa czy nie? W sumie to... Tak. Jakbym mam 25 sekund przewagi nad Nerdziem. Nie wiem czy zjeżdżać. Zjeżdżaj, dawaj. Zjeżdżaj, robisz to. Bawet, dublował cię czarny pomykacz.
Właśnie, o, leci mu teraz powie. Nie, no przecież. Od 20 tylko ściara normalnie, ściara jak 150, lepsza mieszanka. Zjeżdżaj, mam zjeżdżać, Lordzik? Zjeżdżaj. Nie, no. Tak być nie może. Tak być nie może. Żeby jakiś szer BMW, jakiś włosko-niemiecki zespół zabrał ci facetapa, byś się wstydził. Zjeżdżaj i mi tutaj nie, nie, nie. Musi stać zadość. Czwarte miejsce bierze facetapa w tym sezonie. To jest tradycja już. No, bo to tobie było tak... Jak mnie straszy. Z rzędu, kiedy czwarte miejsce zabierze facetapa. Nie widzę w tym problemu. Zresztą patrząc na fakt, że byłem na starcie 10, to jest nawet nieźle. Kurde, w sumie mogłem zjechać. Już nie zdążysz, co? Nie, już nie jesteś... Nie, zdążę już, nie ma szans. Nie zdążysz, bo nie, pierwsze wyjazdowe nie liczy się, to by było ostatnie. Nie, bo wystartuje ostatnie okrążenie w boksie. No. A wtedy Lordzik już cię nie puści. No wiem. Zjeżdżaj i ryzyku, kto nie ryzykuje, to ci. Tak, no to jest takie ryzyko, że wiesz, 100% przegrana. Krążenia. No. A ty, bo zaraz to lubię skończyć. Ej, ile ty masz sekund karkulowania, drogi? 12. Z czego większy to jest pierwszy zakręt, nie? No ja też tak mam, ja tylko w pierwszym zakręcie. Równe 20 sekund trzeba i nad Lordzikiem. Kurde, trzeba było zjechać. On by cię zblokował przy puszczaniu. No, tak. Taki fany teammate. Dałbym mi taką strugę jak bawet w Meksyku tobie. No. Żeby jeszcze było szybsze to okrążenie. Nie! To jest gol! Nie ma szans! Nie, ale przecież Nardzio go teraz wyprzedzi. Jak nie? To ja jestem za nim, spokojnie. A, dobra, okej. Mógłbym zostać, myśmy go wyprzedzili z Nerdziem. No szybko, wyjaj, przecież ten Nerdzie zaraz tam dojedzie do was. Nie jest za daleko. O, punkt. Mam DRS, yes boys. Kurde, ale się ten Nerdzie zbliża, nie gadajcie. Nerdzie, zwolnij. It's James. Dawaj. Slow down. Podgryzaj ich tam, Nerdzio! Nie ma szans, Lordzik, proszę, wbijaj! Dobra, ja już dobrowałem, Jezu, jak on jest blisko! Jaka będzie walka z ostatnich okrążenia? On go dobrze. Ale jest blisko może! AMG wygrywa! AMG wins the Grand Prix! No szybko, pokażcie mi tego Lordzika, to już nie mogę go uprzedzić. W tym sezonie AMG zwycięstwo myśli. Dowiezie to, nie ma szans. Dowiezie, widzę ich tutaj, dowiezie to. Lordzik, kibicowanie. Nie, czekaj. Nie ma szans, jest za daleko, jest teraz. Jest, dobra, Lordzik będzie, dobra, a ja dojeżdżę. Duplet Compact Race, Compact F1 i pierwszy. No dojedź, Lordzik, proszę. Jest. Tak jest, Lordzik, kurde, o to chodzi. Ajajajajaj. Kompakt przyjmuje prowadzenie. Nie cała jedna sekunda. Ale kary miałeś na 3 sekundy. A no jo. A on nie miał nic. Cloverpool! Jest! Moc! Jest! Moc! Czwarte, piąte miejsce. Tradycji stało się zadość. Teraz jeszcze tylko... Znowu czwarty z Fastyslapem. Dark Owen jako duch kończył się ten wyścig. No nie. On będzie go miał niezaliczony, a w tym momencie jest siódmy. Widzieliście to? On przez chwilę przede mnie widzieli. Boże, moje serce! Ej, czemu nawet ty skończyłeś wyścig, a Luke jeszcze nie? O, dopiero teraz. Widzieliście znowu to samo, widzieliście? Nie widziałem. Jakby, nie, że Darkowy na chwilę przeskoczył przede mnie i srebro to samo. Matko święta. Serduszko moje. Umieram! Matka Boska, jaki ja biedny, ale dobra. Szóste miejsce, Clover czwarty, czekajcie, czyli jak to wygląda? I znowu czwarty ma Fastyslapa nawet, jak to się dzieje? Wytłumacz mi, jak to się dzieje. Dzieje się to w taki sposób, że mam 13 lat i nie wiem, ile mam lat. Co? Ja bym chciałem to powiedzieć. Screenshoty wzięte.
Możemy jechać. Dobra, dublet kompaktu, nieźle dowaliliście dzisiaj wam, panu chłopaki. Wiadomo, wiadomo. No tak jak, nie, to będzie, nie, dominacja w konstruktorce już taka musi być zawsze. To samo było w stronie pierwszym, tam ewidentnie McLaren zdominował.